Kraków, Poznań, wszystko jedno. W każdym razie mamy zadanie z mieszania roztworów, jak widzę, a bardziej ze stechiometrii w roztworach. W związku z tym napiszemy sobie równanie reakcji pomiędzy NaOH i naszym kwasem solnym, prawda? Więc no jest to oczywiście NaCl i woda tutaj. W zasadzie możemy napisać sobie strzałki w dwie strony tutaj w tej reakcji. No i równanie reakcji mamy. No i teraz co? No to teraz patrząc na to NaOH, które tutaj nam podano, obliczymy sobie, jaka jest masa substancji tego NaOH, czyli jedyneczką sobie oznaczam NaOH. No i jest to 5% z 200, czyli 0,05 z 200 gram, prawda? Czyli możemy sobie tutaj skrócić i z tego wychodzi 10 gram. W takim razie masa molowa NaOH, sobie zrobimy 1 w takim razie. No jest to oczywiście z układu okresowego 23, 16 i 1, czyli razem mamy 40 gram na mol. A z tych dwóch danych wyliczamy sobie liczbę moli, prawda? Czyli mamy 10 przez 40 tutaj gram na mol. No i z tych dwóch danych wychodzi nam, że to jest 0,25, to w pamięci można mol. No dobra, no to ja tutaj sobie zacznę rysować tabeleczkę, może mimo wszystko i tak to zróbmy, jakby nie zaszkodzi, a myślę, że bardzo proste zadania, jak czegoś nie wiecie, no to bardzo łatwo wam to wyjaśni, jakby całość nie sądzę, że będę musiał tutaj coś dodawać do tego, także raczej banał, ale no jak wiadomo, wszystko trzeba najpierw zobaczyć, dopiero potem umiemy, zazwyczaj przynajmniej tak bywa. Także tutaj sobie zrobimy znowu standardowo przed reakcją zmiana, jaka następuje, i stan równowagowy, czyli na samym początku mieliśmy 0,25 mola tutaj naszego NaOH. Wszystko tutaj wstawimy sobie w molach i mamy 500 cm sześciennych tutaj półmolowego roztworu kwasu solnego. No to z tego od razu możemy wyliczyć sobie liczbę moli. No, również, czyli jest to stężenie molowe razy objętość, czyli mamy półmolowy roztwór razy, no i tak naprawdę pół decymetra sześciennego, czyli te 500 cm sześciennych. No i wystarczy wstawić w kalkulator, prawda, i będziemy mieli wynik, czyli tutaj znowu nam wychodzi 0,25 mol. No to tutaj wstawiamy sobie to 0,25, no zakładamy, że tego i tego na początku nie było przed reakcją. Jak widzimy tutaj współczynniki, mamy jedyneczkę i jedyneczkę, czyli jeżeli tego ubywa 0,25, no to tego również. No zakładamy oczywiście, że reakcja zachodzi ze 100% wydajnością, jeżeli nic nie napisano, czyli jednego i drugiego ubywa tyle. W takim razie tutaj też mamy jedynkę, więc powstaje nam 0,25 mola NaCl i 0,25 mola wody. Czyli tutaj wykonujemy sobie dodawanie, prawda? Z tego nam zostaje 0, z tego nam zostaje 0, zostaje nam tutaj 0,25 po dodaniu do 0 i tutaj 0,25. Czyli jak widzimy sobie, tutaj mamy sól obojętną, prawda? Czyli odczyn tego roztworu jest obojętny. Także nic nam nie zostało, ani kwasu, ani wodorotlenku, także no jakby innego wyjścia nie ma. Wnioskujemy, że w takim razie wszystko zachodziło w stosunku stechiometrycznym. Dzięki za uwagę, jeżeli pomogłem, daj suba, poleć mnie znajomym. Cześć!